Witam Państwa ponownie do Kania W studiu już z nami kolejny gość, Pan yy, Wiceminister Marian Banaj, Sekretarz Stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkole Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Wszystko Panie Ministrze? Wszystko? Wszystko. Dzień powiedzieć. dobry, pani. Panie ministrze, wczoraj ogromna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, yy, za ponad 40 miejsc przeszukanych, 180 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Urzędu Celno-Skarpowych i Inspekcji Transportu Drogowego, zatrzymania w sprawie mafii paliwowej. Jest mafia paliwowa, dalej się trzyma mocno? No, niestety, jeszcze działają, ale już nie na taką skalę, jak to miało miejsce w, w poprzednich latach, kiedy rządziło PO i PSL. Myśmy sobie z tym w dużym stopniu poradzili, jak chcę tylko wspomnieć, że luka podatkowa od 2007, koniec 2007 do 2015 roku wyniosła 262 miliardy złotych. To olbrzymie pieniądze, to prawie budżet naszego państwa, pieniądze, które mogły być wykorzystane na autostrady, na różne programy socjalne i niestety na skutek pewnych zaniedbań, braku decyzji, szara strefa się rozwinęła, przestępczość się też rozwinęła, szalała yy, i po prostu państwo straciło olbrzymie pieniędzy, jak już powiedziałem. I dopiero nasze działania, jak tylko wspomnę, że 2000... 5 2007 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość również rządziło w koalicji samoobroną z Ligą Polskich Rodzin, również w tamtym okresie przypadł mi zaszczyt bycia sekretarzem, wiceministrem, a również odpowiedzialnym za służby celne i skarbowe. I wtedy właśnie napisałem założenia do reformy, aby skonsolidować wszystkie te trzy służby, ponieważ brak wymiany informacji, szybkiego działania. Powodował, że, że właśnie wykorzystywały to zorganizowane grupy przestępcze. Wtedy ta reforma się niestety nie udała, bo myśmy wybory przegrali. Nowa ekipa przejęła władzę, ale niestety oni tego programu, tej ustawy, projektu ustawy, który był przeze mnie przygotowany i naszych ludzi w ministerstwie, no nie wszedł w życie. Czekaliśmy 8 lat. Na szczęście. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku spowodowało, że zaraz żeśmy przystąpili do kolejnych działań, czyli ta reforma, która miała się odbyć w 2005-2007, została zrealizowana teraz przez ostatnie dwa lata. I to pokazało, jak ona była potrzebna, jak można było skutecznie zahamować działania szarej strefy bo chcę tylko wspomnieć, że po wejściu w życie naszej ustawy i reformy konsolidacji służb skarbowych celnych, kontroli skarbowej spowodowało, że właśnie za ostatni rok 2017 roku dodatkowo mieliśmy do, do budżetu i wprowadziliśmy do budżetu 42,5 miliarda złotych, samego tylko vat 30 miliardów złotych, luka podatkowa z 26% zmniejszyła się do 14% czyli jeszcze mniej niż jest średnia europejska, bo średnia europejska to jest 16%. Czyli osiągnęliśmy w ciągu jednego, praktycznie dwóch lat, bo trzeba liczyć no, cały, cały proces wejścia w życie ustawy i, i wdrażanie tej ustawy został zrealizowany w ciągu dwóch lat, a organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy czy Światowy Bank, które tutaj robiły raporty i wskazywały, że trzeba robić tą reformę, bo to spowoduje właśnie skuteczną walkę z szarą strefą, no, oni liczyli, że co najmniej pięć lat nam będzie trzeba, aby tą lukę zmniejszyć w takiej skali, jak myśmy to zrobili w ciągu jednego roku. Panie ministrze, no, pan premier Mateusz Morawiecki, niemal na każdym swoim wystąpieniu, mówi o uszczeniu systemu VAT-u. Jak była sprawa wysypisk śmieci płonących, wysypisk śmieci, kiedy była mowa o mafii, Paliwowej powiedział, że nie ma mowy na takie działania i przywołał właśnie uszczelnienie VAT-u i skuteczną walkę z mafią paliwową. Ale yy, 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 mimo wszystko w dalszym ciągu yy, są, yy, są działania, które uszczuplają jednak skarb państwa, prawda? W dalszym ciągu przestępcy działają. Przestępcy, którzy już wiele, wiele lat temu określono w białych kołnierzykach, mafię w białych kołnierzykach, wyłudzają VAT. Gdzie jest w tej chwili taki najbardziej zagrożony obszar, jeżeli chodzi która dziedzina gospodarki jest najbardziej zagrożona? No, ja chcę powiedzieć, że nadal jednak niestety w Wacie jest to duża e, stosunkowo skala, no bo mamy ją, jak powiedziałem, prawie 14%, czyli mamy lepszą sytuację niż w Unii Europejskiej i to nie jest tak, że to nas tylko dotyczy, bo to dotyczy całej Unii Europejskiej wszystkich państw, ale powiedziałem, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przejęło władzę w 2015 roku, podjął bardzo skuteczną walkę z tą szarą strefą. Ja chcę wskazać na pewno, Pewne patologiczne sytuacje, jakie miały miejsce za poprzednich rządów. Otóż wtedy wyłudzenia podatkowe. No, milionowe, nie były traktowane jako przestępstwo, ale jako wykroczenie dopiero. Ale to wtedy, panie ministrze, to przecież zostały zmienione przepisy, bo wtedy ale... właśnie, o ile pamiętam, prokurator Parkimowicz stwierdził, że podjął taką decyzję, żeby traktować to jako wykroczenie, a nie jako no, no, przestępstwo. No, niestety, niestety tak to było, było, ale to wręcz zachęcało świat przestępczy do, do wyłudzeń, do, do działań kryminalnych i okradania nas wszystkich, bo przecież niepłacenie podatków, bądź też wyłudzenie milionowych kwot, z budżetu no, jest po prostu przestępstwem. Myśmy to zmienili. Dzisiaj właśnie minister sprawiedliwości, bo to trzeba było dokonać zmian w kodeksie karnym. Tego typu działania są traktowane jako przestępstwo i wyłudzenie. Kwot powyżej wacie czy nie tylko 10 milionów, 10 milionów traktowane jako jest przestępstwo i zagrożone karą pozbawienia wolności do 25 lat. Już były nawet Więc... pierwsze zatrzymania, w tam, tam, tam chyba w, w maju, o ile, o, o, ile pamiętam, o 3... ale ja chciałam jeszcze Oczywiście. zapytać zapytać panie ministrze krajowa administracja skarbowa, pana dziecko, tak? No to jest <laughs> rzeczywiście, rzeczywiście wielka sprawa, jedna z, z naj, najbardziej y, y, udanych reform, które y, przeprowadziły. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości najpierw pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło, a później i, i nadal to zrobione przy premierze Mateuszu Morawieckiem, który tutaj udziela nam wszelkiego wsparcia. Robiliśmy to już w później wdrażanie tej ustawy. Początkowo cały proces legislacyjny był prowadzony przeze mnie. No i tutaj była pełna solidarność, zgoda i wsparcie posłów, pana prezesa Kaczyńskiego. Także wszyscy żeśmy tutaj dołożyli wszystkich. Starań, aby ta ustawa weszła jak najszybciej w życie weszła w życie od 1 marca 2017 roku. No i stąd mamy takie duże sukcesy. Ale nie tylko chcę zwrócić zwrócić uwagę, że oprócz właśnie, przeorganizowania bo w czym był problem? Problem był w tym, że mieliśmy trzy niezależne od siebie służby, które no, były powołane prawie w tym samym celu, czyli chronienia i dawania bezpieczeństwa fiskalnego dla państwa, jeśli chodzi o pobory i kontrolę w tej materii. Natomiast. no Później była wymiana informacji, robiono kontrolę post, post factum. Na przykład Urzędy Kontroli Skarbowej robiły tak zwane przypisy, czyli stwierdzają nieprawidłowości na olbrzymie kwoty miliardowe. To, to było prawie 85 miliardów. Podczas gdy do budżetu z tych kontroli wtrafiło trafiło nie więcej jak 700 milionów. Więc to absolutnie było niedopuszczalne. My dzisiaj żeśmy sprawili, że właśnie na podstawie analizy ryzyka robimy kontrolę, czyli przeciwdziałamy. Działamy w momencie kiedy już już mamy rozpracowaną sytuację dzięki właśnie takim instrumentom jak jednolity plik kontrolny, jak powiedzmy pakiet paliwowy, przewozowy, energetyczny, który, które powodują, i teraz ostatnio, STIR, właśnie dojście do w kont bankowych, powoduje, że my zabezpieczamy te pieniądze. Zablokujemy pieniądze, siadamy na hipotekę i wtedy dopiero robimy taką szerszą kontrolę, wiedząc, że te pieniądze odzyskamy. Nie dopuszczamy do wyłudzenia, z budżetu. i na tym to polega, zmniejszyliśmy ilość kontroli prawie z 38, Tysięcy, które miały miejsce w latach poprzednich, do 23 tysięcy, ale jakość tych kontroli się poprawiła. Powołaliśmy Departament Analiz Ekonomicznych i na podstawie analiz ekonomicznych w tym departamencie typujemy do kontroli. Typujemy właśnie prawie stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z, z jakąś próbą wyłudzenia, o czym przestępcy wiedzą, zmniejsza się ta skala. I trzeba tu powiedzieć, że jednak to nie jest tak, że, że to jest taka skala i, i, i tak olbrzymie straty, jakie to miało. Jakie miały miejsce w latach poprzednich, kiedy rządziło PO i PSL. Panie ministrze, już wiadomo, że Komisja Śledcza do Spraw VAT-u jest potrzebna, bo publikacje, doniesienia właśnie o wyłodzeniu gigantycznych VAT-u już jest powszechnie znane. Proszę powiedzieć, od czego pana zdaniem powinna zacząć Komisja Śledcza do Spraw VAT-u? Czym się powinna w pierwszej, w pierwszej kolejności zająć? No przede wszystkim trzeba ustalić, czy tutaj były jakieś działania, które by hamowały ten proces wyłudzania VAT-u i rozszerzania się tej luki podatkowej. Czy podejmowane były działania ze strony ministerstwa i ludzi tu odpowiedzialnych, tak jak myśmy to robili, czyli po prostu wprowadzać instrumenty, które temu przeciwdziałają. To, to jest jakby podstawowa rzecz, bo to jest odpowiedzialność według mnie i polityczna, i nie wiadomo, czy niekarna. No to ustali przede wszystkim no, komisja. Już tutaj sejmowa i mam nadzieję, że zrobią to solidnie i rzetelnie. Mnóstwo śledztw jest tej, tej chwili, jeżeli chodzi o wyłudzenia VAT-u. Natomiast e, pojawia się pytanie, czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Powiedział pan, że są blokowane konta, że są blokowane hipoteki zmiany w prawie umożliwiają szersze działania, ale co z pieniędzmi, które zostały wytransferowane za granicę? przecież wiadomo, że przestępcy, panie ministrze, jeżeli do taką w udzają pieniądze, to w większości mają konta na wyspach Bahama, na Cyprze, no, rzucam tutaj tak takie miejsca, gdzie są w rajach, generalnie w rajach podatkowych. No oczywiście, że to jest rzeczywiście trudna sprawa, żeby te pieniądze nie odzyskać, my musimy dotrzeć do i udowodnić, że te konta są, że, że te Pieniądze gdzieś tam są przebywane. Robimy wszystko w tym kierunku. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych pieniędzy zostanie odzyskana. To są w tej chwili dziesiątki miliardów złotych. Aż się w głowie nie mieści, że takie pieniądze mogłyby zostać wytransferowane ze skarbu państwa. Kto za to odpowiada? No, odpowiadają ci, którzy rządzili. No, ja myślę, że tutaj, nie, jak tu już wskazałem, nie zostały podejmowane działania, które by temu się sprzeciwiały i przeciwdziałały. Więc myślę, że tutaj wyborcy też zdecydowali, widząc, co się dzieje, że, że właśnie tak dalej być nie może. Bo przecież my tu ciężko wszyscy pracujemy, ludzie oczekują, że pieniądze, które płacą w postaci podatków będą wydawane na, na właściwe cele, ale najpierw trzeba te pieniądze zebrać do budżetu, no jeżeli one uciekają, jeżeli się pozwala państwo pozwala na to, a trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, no jak to funkcjonowało? Najlepiej to scharakteryzował minister w rządzie PO i PSL, który był ministrem SUSZ w końcu specjalnej, więc wiedział, co mówi, że mamy do czynienia z państwem, mieli wtedy do czynienia z państwem teoretycznym, a nie faktycznym, więc to świadczy o tym, że te organy właściwie nie funkcjonowały do dopiero dzisiaj. My, my radykalnie to wszystko zmieniamy. Nie tylko w sferze bezpieczeństwa fiskalnego, bezpieczeństwa obywateli, ale praktycznie w każdej dziedzinie nadrabiamy, co zostało stracone. Ja tylko skażę, że właśnie w tamtym okresie zmniejszono ilość lekcji w historii na jedną godzinę w tygodniu. No Przecież nie, nie wychowamy w duchu patriotycznym uczciwym ludzi jak nie będą znali historii Polski, nie będą się utożsamiać z własnym narodem i, i dla tego narodu jak najlepiej pracowali. Czy y, jest odpowiedzialność y, polityczna i y, finansowa pana ministra Rostowskiego, jeżeli chodzi o y, wyłudzenie vat pana zdaniem? O tym zdecyduje komisja sejmowa. Y, to, y, żeby takie y, y, oświadczenie czy, czy stwierdzenie Tutaj m, przy, powiedzieć, to po prostu no, muszą być dowody, musi to wszystko być do, udokumentowane, bo my jesteśmy państwem prawa i trzymamy się litery prawa. Ale wiemy, że zostały zmienione przepisy, wiemy, że zostały pod, podjęte kroki, które doprowadziły jednak do takiej ogromnej y, skali wyłudzeń. No tak, no to właśnie tutaj komisja będzie decydowała, czy jest zarówno odpowiedzialność polityczna, jak i jak i, jak i karna, i będą w związku z tym podejmowane właściwe działania, które są przewidziane prawem. Przedsiębiorcy narzekali, że byli nękani właściwie przez służby skarbowe. Drobni przedsiębiorcy, którzy, którzy nie mogli się, mówiąc kolokwialnie, opędzić od urzędników skarbowych, a duże inwestycje, duże. Przekręty były kompletnie niekontro niekontrolowane. Czy to było Pana zdaniem celowe działanie? No mnie trudno powiedzieć, czy było celowe, ja tylko stwierdzam fakty, że, że po prostu w tamtym okresie do budżetu nie trafiło, bądź zostało wyłudzone z, z budżetu około 262 miliardy złotych. No to to świadczy o tym, że, że ktoś nad tym nie panował w sposób właściwy, tak jak tutaj wyborcy sobie życzyli i po to dali mandat zaufania, aby w ich imieniu kierować państwo. Panie ministrze, jeżeli chodzi o służby skarbowe, to ma pan ogromne doświadczenie, bo w sumie od początku lat 90. Zajmuje się Pan tą tematyką. Czy pana zdaniem y, można było nie dopuścić do tego skali czy można było to prawo i działania tak, takie, takie podejmować, żeby, żeby wprowadzić te instrumenty, które są teraz wcześniej? Pani redaktor, no to było oczywiste. No przecież tutaj, jak już wspomniałem, były raporty i Światowego Banku i. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak również Najwyższej Izby Kontroli. I te, te raporty są oficjalne, znane wszystkim, gdzie wskazywano, że trzeba podjąć działania, aby nie dopuścić do dalszego wyłudzania i na taką skalę, ale trzeba podjąć konkretne działania, między innymi właśnie skonsolidować służby skarbowej celnej, a niezależnie od tego również podejmować takie prawne rozwiązania, jakie myśmy wprowadzili, czyli pakiet paliwowy, energetyczny, Przewozowy, ja tylko wspomnę, że właściwie jeszcze myśmy nie mieli. Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jeszcze służby nie były skonsolidowane, ale we wrześniu 2016 roku osobiście podjąłem działanie, aby właśnie nie siedzieć za biurkiem i, i przeglądać dokumenty, ale wyjechać, pójść na drogę. I myśmy właśnie pilnowali wtedy wszystkie cysterny, które wjeżdżały do Polski. W ilości wtedy wjeżdżało 750 cyster, a na skutek naszych stałych kontroli już zaczęło wjeżdżać 150. Z tego tytułu wzrosły momentalnie obroty w dwóch wielkich operatorów Orlenie i Lotosie, no i z tego tytułu do budżetu wpłynęło właśnie tylko ze względu na te takie fizyczne kontrole 8 miliardów złotych, czyli to pokazuje, że wiele rzeczy można było zrobić, tylko trzeba było chcieć i rzeczywiście czuć się odpowiedzialnym za to, że się sprawuje władzę w imieniu Polaków. Mafia paliwowa, żeby cysterny należące do mafii paliwowej wjeżdżały nie tylko te, teraz został to ukrócone, ale wjeżdżały dużo, dużo wcześniej przecież mieliśmy komisję śledczą do spraw PKN Orlen i to już wtedy pokazywało, jak, jak wygląda y, sytuacja, jeżeli chodzi o mafię paliwową. Część osób się śmiała, ale przecież ta mafia zaczęła działać znacznie wcześniej. Jak był pan doradcą y, premiera Olszewskiego, czy już wtedy widać było te nieprawidłowości? No. Wtedy jeszcze nie było VAT-u, bo VAT został ja, doprzewolienie. Ale ja mówię o mafii paliwowej, no, w... o różnego rodzaju no, wtedy że... Prawda? Rzeczywiście, no oczywiście, że w... wtedy również to był początek lat 90. kiedy było rozprzężenie bardzo duże. E, wiemy, że wtedy działała ustała Wilczka, e, to wszystko się bardzo dobrze rozwijało, ale przy okazji również różne grupy przestępcze z... po prostu z dawnych funkcjonariuszy e, perelowskich. E, tworzyły się różne grupy, które w biznesie e, robili olbrzymie interesy niezgodnie z prawem. No i, no i niestety tutaj jedną z takich prób w tym kierunku, żeby to uporządkować i nad tym zapanować, to próbował rząd pana premiera Jana Olszewskiego, w którym też miałem zaszczyt być i, i wtedy, wtedy odpowiadam jednak za Straż Graniczną. I teżśmy tam podjęli bardzo dużo działań, które właśnie zmierzały do właśnie zabezpieczenia naszej granicy przed różnymi przestępcami, bo to, y, przestępczość to się nie sprowadza tylko do naszych obywateli. To, to są powiązania międzynarodowe, żeby wyłudzać na dużą skalę pieniądze, to trzeba po prostu działać w kooperacji z różnymi podmiotami y, y, zagranicznymi. No, i, i, I myśmy wtedy takie działania też podjęli, żeby po prostu to skutecznie z tym walczyć. Tylko było krótko, prawda? Ale to już wtedy niestety trwało miesięcy, tylko parę no, miesięcy. No, sześć miesięcy, tak? Panie ministrze, musimy powoli kończyć, zostało nam pół minuty. Króciutko, jakie działania następne? Ja tylko powiem tak, że, że po pierwsze nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby chronić uczciwych przedsiębiorców, żebyśmy byli dla nich przyjaźni. I jesteśmy i myślę, że atmosfera się radykalnie zmieniła i z drugiej strony byli skuteczni w zwalczaniu wszystkich oszustów i przestępców, którzy chcą u nas okradać. Robimy to bardzo skutecznie, chronimy naszych obywateli, nasze pieniądze. No i świadczy o tym, że te pieniądze, któreśmy odzyskali, że mieliśmy czym sfinansować 500 plus i masę innych programów, na które czekali nasi obywatele. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. I moim, go, moim gościem był Marian Baniać, wiceminister finansów, sekretarz stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.